Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Na doroczne obchody Europejskiego Dnia Bez Samochodu zaprasza prezydent Suwałk. Imprezę zaplanowano na najbliższą niedzielę i miejmy nadzieję, że pogoda tych planów nie popsuje, bo zapowiada się sporo atrakcji. Wśród uczestników wspólnego przejazdu przez miasto zostaną rozlosowane rowery damski, męski, młodzieżowy i dziecięcy. Aby dać sobie szansę na wygranie jednego z nich, należy się zgłosić w niedzielny poranek na parking przy sklepie Kaufland. Kwadrans przed godziną 10:00, wydawane będą losy uprawniające do udziału w zabawie. Punktualnie o 10:00 peleton ruszy z miejsca zbiórki i podążać będzie w stronę centrum do mety wyznaczonej w Parku Konstytucji 3 maja. Tutaj od 11:00 do 13:00 potrwa minifestyn, podczas którego odbędzie się m.in. losowanie fajnych rowerów. Wśród propozycji również quiz z nagrodami, gry i zabawy sprawnościowe, a dla najmłodszych zabawy z animatorami. Chętni będą mogli bezpłatnie skorzystać też z pomocy specjalistów zajmujących się regulacją rowerów. Podczas festynu odbędzie się również kiermasz charytatywny na rzecz kilkunastoletniego chłopca potrzebującego pooperacyjnej, kosztownej rehabilitacji. Prócz tego w niedzielę warto pozostawić swoje auto w garażu lub na parkingu. Przejazdy miejską komunikacją będą dla właścicieli samochodów osobowych bezpłatne. By z takiego przejazdu skorzystać, trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny własnego auta.